Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i dość szczerze mówiąc klasycznie, tymi słowami wypowiadam swoje pierwsze słowa tego dnia, więc przepraszam, jeżeli moja dykcja nie byłaby odpowiednia, a już czuję, że nie jest. Ale jest jak jest, widzowie, a ja wam przypomnę o łapkach w górę, o komentarzach, o subskrypcji, o tym, że możecie wpaść w linki w opisie, Instagram, Twitch i Twitter. Kontynuujemy sobie wątek główny w grze Rustler. Lanie i chlastanie. Panie i panowie, ledwo zaczęliśmy, a wielki turniej już zdążył się zakończyć. Wskutek połamanych rąk i nóg niektórych uczestnicy zostali zdyskwalifikowani. Nie powstrzymuje nas to oczywiście od rozpoczęcia pierwszego etapu. Zasady są banalnie proste. Stajesz ze sobą w pojedynku na mieczy. Nie wiem, czy gra jest trochę za głośno. Sorry widzowie, jakby gra była trochę za głośno. Aby przejść do następnej rundy, musicie zwycięsko w trzech walkach wyjść zwycięsko. Och, a ta oto i ona, nasza przeurocza księżniczka, gotowa obdarzyć was swym błogosławieństwem wszystkich zebranych tu śmiałków. Nie obchodzi mnie to, kontynuuj. Ależ moja pani, no co? Ach. Powodzenia w układaniu się z żelazem, brawo wy. Mogę już iść? Zdobyto tarczę. W pierwszej walce zmierzą się ze sobą Sir Roderick, syn Roberta oraz Sir Guy, syn Guy Lorda. Błagam trochę ciszej, moja głowa. Tarcie uznaję za rozpoczęte. Kurde, nie byłem przygotowany na bitwy. Dobra, widzę, że to jakiś bobek jest. Nawet nie wiem, czy on ma z tej dzidy mocne ataki. Sergaj niszczy naszego przeciwnika wprawą i polotem godnym najznamienitszych wojowników. Czekajcie, widzowie. Trochę wam ściczę. Robi się naprawdę gorąco. Za chwilę będą walczyć Ser Galahad oraz Sergaj. Zaraz wymiotuje o nie. Do boju. No dobra. O, teraz to się wygodnie siedzi, a nie jak Bob. Ja mam do kitu krzesło, mam powiem szczerze. Trzeba krzesło zamienić. Nie polecam tej firmy. To jest tej. To. Nie, to jest. O, to jest to Yumisu. Dużo ludzi to reklamuje. Gówno jebane. Ja to kupiłem już dawno temu. Tragedia. Dzisiejsze walki pełne są wymiotów i opóźnionych reakcji. Niemniej to zawsze najczystsza przyjemność obserwować w akcji Gaja. To jej ostatni walce zmierzy się z Sir Herbem. Co, że ja tak kurwa czuję się, jakbym był jakiś. O nie, przepraszam, pojemka. Zmierzy się z Sir Gawinem, który nadmieni się wciąż pyta, czy ktoś ma może coś na ból głowy. Ach, moja egzystencja to ból i cierpienie. A zatem pora na coś tam. O! Ty, czy jas? O ty, rozwali mi zbroję całą. Kurde, niedobrze. Wiem, że tu się, jak się dobrze klikło, to się ten fajny kontratak robiło chyba, nie? Ale zjebałem, muszę wyczuwać mocne ataki. I wtedy robić odskok. O, teraz zajebiście to zagrałem. To był mocny. No i tak wyglądał. Ale to było piękne. To była wasza ostatnia walka. Tym samym Guy awansuje do następnego etapu wraz z siódemką dzielnych rycerzy. Dary, dobra robota. Następna konkurencja, walka na kopie. Będziemy potrzebować dobrej zbroi i lepszego konia. Spotkamy się później. Wiesz, gdzie jestem. Tymczasem spróbuję śledzić Herba, zanim się ulotni. Mamy kolejny punkt umiejętności, który możemy wydać. Da, muszę ściągnąć to piwo w końcu, bo jest. Niedobrze. Ty, a to nie jest jakieś promowanie alkoholu? Ty, mąka giga. Ty, w sumie może być. Poczekaj. Dobra, widzowie, nie chcę zostać dojechany przez prawo. Nie no.
Ale i tak chciałem to ściągnąć. W końcu trzeba było w jedne piwko. Nowe se powiesz. Co by tutaj zakupić? No odchodne? Mie. Większy maksymalny dostęp bełtów. To jest fajne, ale w razie mamy mało tych punktów umiejętności, więc myślę, że trzeba troszeczkę zaczekać. Idziemy do misji głównej. Przyczajony rumak, ukryty koń. Nie wiem, czy nie powinienem zrobić to w odwrotnej kolejności. Buddy, tak? A co gdybym powiedział ci, że nie jestem zbytnio dobry w walce na kopie? Bez przesady, nie bądź taki skromny. Walczyłeś już kiedyś na kopie, nie? Nie. Zdajesz sobie sprawę, że ta konkurencja jest właściwie za chwilę. Tak. Kurwa mać. Dobra, czekaj. Najpomyśleć. Okej, zostało teraz tylko jedno wyjście. Musimy udać się do starego mistrza sztuk walki na kopie. Zaszczytego gdzieś na krańcu świata. No, prawie na krańcu. Jeźdź do miasta. Do mistrza. Czemu w ogóle znasz takiego gościa? Cóż, znam gości. Od tego jestem. Czemu mi wcześniej nie powiedziałeś? Gówno wiesz o walkach, czy gówno wiesz o walkach na kopie? Nie pytałeś. Ciekawy obrót spraw. Szczerze mówiąc, to kurde, zabiłbym strażnika, bo oni mają takie dobre konie mają. Tak, będziemy musieli się kurde posiłkować. Karol, chodź tu. Ojejaj. Zatrzymanie, policja, FBI. CIA. Swat. Dobra, zobaczmy sobie na mapę. Trzeba tutaj ominąć skałę, górę. Ty, co to było? Lasy, góry, coś tam. A, hej, sokoły. Kurde, chyba mistrza dawno ktoś nie odwiedzał, bo ścieżka tutaj średnia. O, zebrałem jakiegoś grzyba, niedobrze. Jesteśmy na miejscu, zrób wszystko, absolutnie wszystko, by przyjął cię jako ucznia. Ja tymczasem próbuję jakoś sabotować pozostałych zawodników. I błagam cię, nie spierdol tego. Sensei jest dość ekscentrycznym staruszkiem. O kurde, na bagnie. Witaj, musisz nauczyć mnie walczyć na kopie. Nie, ty idź. Walka na kopie, starożytna sztuka. Musisz być jedna z mocą. Ty niegodny. Też walka na kopie? Udowodnij, że godny. Odpowiedz leży na gorączka walki. By walczyć. No jak tam sobie chcesz? Tym chociaż jestem dobry. By walczyć kije. Weź twarda drewno jak w stare dobre czasy. Omasz czonek. Co? Pitu nie. Walka tak. O kurde! Ty, sensei! Proszę mnie tutaj zostawić. Kurde, walka w bar. Ja mam wrażenie, że ja zajebiście te. Blokuję to tą tarczą. Nawet te mocne. Ty silny moc. A ja zbroja narracji. Ja nauczyć się sztuka walki na kopie. A w ogóle ty mieć coś katemina? Nie? Warto spróbować. Żeby walka na kopie dobra, ty czuć moc. Bądź jeden z moc, walka z moc. Patrz jak nie ma patrzenie. Ja zasłaniam patrzenie, ty strzelać manekiny. Czy to naprawdę ma cokolwiek wspólnego z walką na kopie? Cicho patrz. Skupienie, widzimy manekiny. No? Dobrze, teraz następny. Tu? Prawie. Już. By nie podglądać, jeszcze jeden cel poza zasięgiem wzroku. Czuj moc w środku i strzelać. Jakbym go pierdolnął. Ach, o zaraza. Nie problem, tylko mała rana, śmiertelny. Auć, ja jeden z moc, ja leczenie. No chyba to co widziałem. Ty dobry uczy nie lubić. Świetnie, ale kiedy zaczynamy, no wiesz jak walczyć na kopie? Chyba cię popieprzyło, nie będę żadnym koniem.
Nie prychać, ty koń, ty walczyć na kopie. Masz nogi, masz koń w sobie. Nie ma nie. Ozysz, kurwa. Zabić swojego mistrza. Uchoby było to warte, inaczej jednak skończę z połamanymi nogami. Ja może wsiąść na konia? Ty głup tasie, koń nie może koń. Dobrze, ty kończysz już koń, jeden z koń. Próbuję. Nie ma próbowania, rób koń albo nie rób koń. Jeden koń, jedna z moc. Ona wszędzie, ty walkę na kopie, tylko w obrona. No, tak. Miałem taki wstęp zacząć, że witam was w takim GTA, tylko ze średniowieczu, ale że mówię to co odcinek. To miałem powiedzieć, że więc teraz mówię ostatni raz, ale te GTA ma dużą dozę humoru, bo ja sobie czasem tak myślę, te początki, nie? Szczególnie jak siadam nie zaraz po odcinku, tylko jak tam powiedzmy pierwszy odcinek z serii danego dnia nagrywam, to właśnie sobie tak myślę. No, śmieszne, jak dla mnie. Ma być jak czujesz, jakbym miał wysrać płuca. Okej, ty czekać, ja zakupy ketamina muszę. O! Bądź jeden, skończ, czekaj cierpliwie na mistrza. To się mistrzu nie spieszy. Czy to możliwe? Czy to konio sapiens? Najrzadszy z rzadkich koni? Endosz się nie jestem. Mój Boże, i to jeszcze gadający, to chyba legenda z okazji jednego święta. Muszę cię mieć w swojej kolekcji, chodź, chodź, twój box czeka. Teraz co ty wybrał? Mistrzu. Cholerni złodzieje koni, won, odwierzak, siosio. Ojojoj, inny trener wzywa mnie na pojedynek, a ja już nie mam już żadnych koni do wystawienia. Już, już ty dobry koń, bardzo naturalny i dumny. Uch, dobra, to teraz czy walczymy na te kopie? Tak, tak, my walkę na kopie, teraz do pole treningowe. No co jest, czemu smutna pysk? Jest też podwózki z powrotem, nie ma kurwa mowy. Ty dobry koń, ale bez uciecha, zero uciecha. Zabierz mistrza, no dobra, to ho. A gdzie moja półautomatyczna strzelba? Znaczy, strzelba ty. Łuk w sensie, półautomatyczny. Bo automatyczny właściwie, bo strzelał tam ze 4 strzały naraz. Gdzie mój łuk? I czemu zawsze wjeżdżam w ten cmentarz? Stop, my być ty na metal koń teraz i walka na kopie. Uwaga teraz tak i być jeden z koń. Walka na kopie. O, ale jaja. Teraz jeden z koń, czuj moc wszędzie otworzyć się. Nie rozumiem nic. Najeźdź na swojego przeciwnika, użyj myszki do celowania, naciśnij lewy przycisk myszy, aby zaatakować. Za bardzo się ociągałeś. I szybko muszę. Dobra. Dobrze? Dobrze, dobrze jeszcze. Tak, jakieś widziałem to na Extreme Sports, czy coś takiego, ten kanał taki ekstremalny, wiecie. Oni tam robili takie rzeczy. Bardzo dobry. Ty najlepszy uczeń, ja już nic nauka, ty gotowy. Skoro tak mówisz. I oni walczyli na kopy właśnie. Strasznie niebezpieczne, ty. 4 punkty umiejętności. Będzie można zakupić tutaj różne rzeczy. Poka. Co my w ogóle byśmy chcieli? Chyba przeładowuję kuszę szybciej, jest najrozsądniejsze. Albo przetrwam
Chaos śmiertelny też jest dobry. Co teraz? Tu mogę już się bić, albo mogę zrobić misję tu. I skoro tu jestem, to bym zrobił tą walkę na kopie i zobaczył. Zdobyłem punkt. Wygrali z Berun 3. I to, ale to jest jakby. To już chyba nie jest misja fabularna, nie? Tylko jakby. Sobie tego, nie? Łatwo. Tak, to jest kolejna taka z aktywności. Zdobyłem 100 sztuk złota. Okej. W sumie z jednej strony rozumiem, bo trochę jest tak, że jak już stworzyli tą walkę na kopie, chociaż nie, bo nie wiem, czy to będzie potrzebne jeszcze do misji fabularnej. Kurde, ciężko mi powiedzieć, czy to będzie potrzebne do misji fabularnej. Pewnie się przekonamy zaraz, nie? Ale chodziło mi o to, że jak już stworzysz na przykład jakąś rzecz do misji fabularnej, to czemu by z tego nie zrobić po prostu później takie, wiesz, zabawy, misji. Komuś się spodoba, sobie chwilę pogra. Jak już wymyśliłeś cały koncept, dodałeś te kopie, bo potrzebowałeś do fabuły na przykład, no to jakby fajnie jest dodać wtedy sobie, wiecie. Jako taką ciekawostkę, żeby właśnie zdobywać golda, tak, wyścigi itd. Fajne. Ale robić takie specjalne rzeczy tylko pod misję, jakby, żeby zająć czas nam, to trochę głupie mi się wydaje. Niepotrzebne. W sensie czas marnujesz jako twórca gry, mi się wydaje, na tworzenie takich rzeczy. Ale co, ja się znam na robieniu takich rzeczy w sumie. Excalibur. Bohater, na którego go miasto zasługuje. Na którego to miasto zasługuje. Stary, znalazłem idealnej wysokiej jakości zbroję na tę chudą żyć. Słyszałeś kiedyś o Iron Maid? Żelaznej dziewce? Iron Maid. Serio, bad, mam koszmary o tym chędożonym ustrojstwie, odkąd skończyłem 3 lata. Nie mówię o żelaznej dziewicy, tylko o żelaznej dziewce. Jest takim jakby obłędnym rycerzem. Kobieta w wielkiej żelaznej zbroi. Walczy z przestępczością na ulicach, broni maluczkich i w ogóle. Nikt nie zna jej prawdziwej tożsamości, ale mówi się, że to jakaś dziewka z wioski. I co, tak pożyczy nam swój pancerz? Głupiś. Wiadomo, że będziemy musieli go z niej zdjąć. A jak to zrobimy? Cóż, jest ktoś, kto może nam w tym pomóc. Nawet jeśli to dosyć specyficzny ktoś. Mówi na siebie kapitan wieku średniego. I żart? Słowny czy gorzki wyraz jego samoświadomości? Tam się przekonaj. Zaangażowałem wam spotkanie, więc lepiej ruszę. Jeszcze jedno, ten gość może mieć nieco napięków ze stróżami prawa. Postaraj się być grzeczny w drodze do niego, dobra? Da się zrobić, szefie. Daleko? Niedaleko. Nie lubię jeździć daleko. Wkurza mnie to, jak misje są gdzieś daleko. Wtedy musisz strasznie długo dygać tam. Misje powinny być tu i teraz, powinny być fast, szybkie. Chodzę, wychodzę, zapisuję, nie muszę wczytywać, jeździć po domkach, bo jak zakończę odcinek, to muszę czasem, kurde, pół drogi, albo coś się zbaguje, to muszę wychodzić, przechodzić od nowa i pół drogi jeszcze lecieć do domu, żeby zapisać gierę, nie? Słabo. Gierka powinna być escape, save. Ale rozumiem, że to jest takie nawiązanko pewnie właśnie do GTA czy coś. Tu się jakoś ciemniej zrobiło. Czy to ja tu mogę przejść jakoś? Co tu się dzieje? Halo? O! Nikogo nie ma, dziwne.
Kurczę, pieczony, zjawiłeś się, jednak masz łotrze po fachu. Jak ci się podoba mój sześciopak na brzuchu i czadowy koń? To żaden ze mnie pierdzie z kryzysem wieku średniego. To nic w życiu nie osiągnąłem, co nie? Co nie? Aha, tak czy inaczej. Tyś Gaj, ten sławny Gaj. Też obejrzeli moją samczą jaskinię. Mam całą kolekcję drogich, nowoczesnych narzędzi tortur i sporo czadowych ikon, na których dziewki odsłaniałem kostki. Stary, skup się. Iron Maid. A no tak, tak, wybacz, jestem jakimś w rodzaju arcywroga. Możesz sobie być błędnym rycerzem, ale umiem ją zwabić. Po pierwsze, nic tak nie nakręca rycerza jak stara dobra niesprawiedliwość. Zacznijmy od tego. Zrób taką rozróbę, żeby osiągnąć 4 gwiazdki poszukiwań? To jest to możliwe w ogóle? Gdzie jest moja automatyczna ta? Czyli to jest twój plan, robienie rozpierdolu. Ty, patrzcie na jego rękawice. Gdzież no w sumie tak. Tak jakby, ale nie do końca, wiesz, to zajęta dama nie może być wszędzie naraz. Poza tym jest bardzo czadowo, pobawmy się jeszcze, powiem co dalej, kiedy przyjdzie czas. Ty, a czemu nie mam miecz? Co tu się kurwa dzieje? Sprzeciwio miałem inny miecz lepszy. Kurde, ile on ma życia w ogóle. Dobrze, że go fokusuję, bo mogę bić od tyłu. Ja naprawdę nie sądziłem, że da się 4 gwiazdki uzyskać w tej grze. Myślałem, że 3 to jest max. O! Uniki. Dobrze, że oni tam... O kurwa, ty! No! 4 gwiazdki to za dużo, widzowie. To jest niemożliwe chyba. Na... O nie! O nie! Od nowa? Dobra, widzowie, widzimy się, jak ja to sobie przejdę. Dobra, udało się. Przy dosie skupienia na gierce i nie robieniu tysiąca rzeczy, czyli martwieniu się o to, czy wszystko się dobrze nagrywa i tak dalej, i patrzeniu na statystyki. Udało się. Robi się to trochę gorąco, jak na moje preferencje. Kapciu, gadaj, co dalej już. Okej, spokojnie, wiesz, to nie jest tak, że jakoś ją śledzę czy coś, ale w mieście jest taki specjalny sygnał świetny. W godzinie potrzeby ludzie używają go, aby wezwać Iron Maid na pomoc. To teraz nasza kolej. Sygnał święty? Czekaj, czemu go nie użyli? Bóg wie, powiedziałbym, że to może dzień prania, ale pranie to ona robi w poniedziałki. Boże, kurwa. Czekajcie, gdzie my się ma... Do jakiego żelaznego... Ki? Do gdzie... Kurwa, ty! Nie, proszę! Nie! Ja pierdolę. Nie! Ale... Nie, zaraz się zesram, szybko! Nie, będę na ciebie czekał! Ja pierdolę, ty. No to... Halo? Pomocy, kurwa, rzecz. Nie! Nie! Zero HP! Nie strzelaj! Damy radę, widzowie. Damy radę, damy radę! Mówię wam. Mamy to. Jak nie my, to kto? Jak nie my, to kto? Mamy to. Patrzcie, pyk. To na starcie. Przestań. Dobra, przez mościk. Gdzie my lecimy w ogóle, ty? A tam, ojejciu. Ale debil, zajebiście. Dobra, szybko. Nie! A to nasz, dobra, chodź tu, nie! Proszę, nie zgub się, błagam.
Szybko! Nie! Ojej, oj! Ale się zapatrzyłem na plakacik. Zostaw. Tylko teraz, żeby dobrze się nie wjebać i wyjść z tego. I wyjść z tego! I wyjść z tego! I wyjść z tego! Ach. Nic nie jebać. Przestań. Puść mnie. Idziemy. Zrób tak, żeby... Zrób taką rozróbę, żeby osiągnąć 4 gwiazdki. Aha. To pozdro. To co, widzowie, ja sobie przejdę tą misję. Solo. A teraz to nam się na 90% nie uda. Wygrałem. O, jakimś cudem, nie? Wow, ale rolik. Dobra, no kurde, gramy, póki nie jest koniec, to nie jest koniec, proste, nie? Proste, punkt kontrolny po tym, jak zdobyłem, zrobiłem rozróbę. Goddammit. Dobra, udało się, jesteśmy przy tym sygnale i zobaczymy, co tu się dzieje. Jakiś kascenka jest. To tam, sygnał świetny, musimy go podpalić. To ta krowa tam robi. Za chwilę masz coś do podpalenia sygnału. Ale o co chodzi? Mam nadzieję, że teraz się nie wyjebie, bo bardzo by mi było przykro, wiecie? Szybko. Sygnał. Myk, mamy to. Zachęć krowę? O, chyba... Co ja mam tu zrobić? Nie rozumiem. Okej, to ona. Ty tam, dupo głowy, nie chciał zmierzyć się z kimś twardszym? Chciałem, że to ty jesteś Iron Maid. No no, widzę, że szary komórek masz tyle co włosów na łbie. A wreszcie przegra żelazna dziewko. Na co odwieczna rywalizacja dobiera końca. Znamy się? Olego, lepiej skup się na mnie. Oj! Widzicie, ja nie mam jakby hapsów. O kurde! Nie no, walka z bossem, a ja bez HP? Dobra, zbugowana. Nie no, ile jej HP zadaje? Oj! To urocze, że starasz się, dupko, ale twoje uderzenia rysują mi tylko zbroję. Poddaj się całej miejskiej kopale, czekają, aż złożysz broń. Ciakrew ma trochę racji, ta zbroja jest zbyt mocna. Ej, kapitanie, przegryw, jakieś rady? Ja mam jeszcze asa w rękawie, raz się żyje. O kurde. A, moje oczy, oślepłem. Co to ty pierdalasz? To nasza szansa, spadamy. Po moim trupie wracać mi tu. Zniszcz swój poziom poszukiwań do zera lub zgłoś posi. Nie pozwól zginąć kapitanowi w wieku średniego. No jak mam mu nie pozwolić? Halo! Nie, proszę. Proszę, żeby tu był jakiś profilaktyczny save. Bo kapitan średniego wieku jest niestety upośledzony. Proszę. Powtarzam, nie mam nic do ludzi upośledzonych. Przepraszam, że używam takich słów. Kurwa. Proszę, nie od nowa, bo nie zdzierżę. Proszę. Dobra, jakby było od nowa, to by był taki kwas, a tutaj nigdy nie wiadomo, co tu się dzieje. Skipuj. Dobra. Proponuję robić ta sama taktyka, ona się baguje, a my z nią tutaj skuszy. Fajny ten efekt krwawienia, bo ona na chwilę chyba traci jakby... My tą zbroję przytulimy? Jest to as rękawy.
Dobra, to nasza szansa. Szybko, posuń się! Nasza szansa, jakbyś nas nie blokował, nobie. O dobra, wskoczyłeś. To nie biegnie ten ze straży? Dobra, i teraz jest problem, Giga, bo zgubić 4 gwiazdki to ja nie wiem, co ja bym musiał, szczerze mówiąc, zrobić. Nie wiem, czy w ogóle zgubienie takiej ilości gwiazdek jest jakimkolwiek... Nie wiem, czy jest możliwe. W sensie, plakaty. Przefarbowanie auta, nie? Też by mogło być. Oho. No co wy robicie? Ale fujary są. Dobra, już trzy. Spokojnie, po jednym w dół, za będą dwa. Będzie git. Musimy przetrwać. Dawaj, Bardzik. Leci z muzyką. Trzeba by było ogarnąć plany miasta i gdzie konkretnie znajdują się jakby tego, plakaty do ściągania. Wtedy byłoby to znacznie łatwiejsze. W ogóle to wóz chyba lepiej by było jeździć wozem. Jakbym jeździł wozem... O kurde ty, jak wleciał chłop. Oj. Nigdy się nie poddamy. O, pancerzonego bierzemy. Ta, to jest dobre. Nie ściągną nas, bo jest opancerzony, nie zabiją konia. Nie wiem, ile stanie opancerzony wytrwać, zgaduję, że długo. Wydłucaj. Problem jest taki, ale dupskie mu świeci życiom. Problem jest taki, że nie mogę strzelać do tyłu, ale mogę strzelać z boku. Hello? Jak strzelam do tyłu, to strzelam swojego. Ale go nie zabić, pewnie jest na hita czy coś. Jest bez zbroi w sumie. Dobra, wyjeżdżamy z miasta w sumie. To nawet i może i lepiej. Do tego. Do malowania. Tutaj? To tutaj. Cy? O, co za potężna strata czasu. Dzięki za nic. Czekaj jeszcze. Być może istnieje sposób, by ją pokonać. Tak serio, chyba mam pomysł. Zaufaj mi. Na bank się uda. Serio. Spotkamy się później. Okej, tylko tym razem włóż może jakąś koszulę. Zdobyto 4 punkty umiejętności. Pododawałem troszeczkę punktów umiejętności w różne rzeczy. I tak nam wyszło, że dodałem... Co ja dodałem? To, że śmiertelny cios. I to, że wytrzymałeś konia jest lepsze, nie? Że szybciej się odnawia. O 30%. Takie rzeczy zostały tutaj pododawane. Dobra, widzę, że mamy tylko i wyłącznie właściwie jedną misję do zrobienia, więc myślę, że do tej misji się udamy, ale już w jutrzejszym odcinku, pamiętajcie, że na tym kanale odcinki są codziennie, czasem nawet i dwa razy dziennie, to zależy od tego, ile mam aktualnie czasu i jak to wszystko tam sobie jest. Jak mam dużo czasu, to są dwa odcinki i mam ochotę nagrywać. Jak nie mam, to są jedne. Zawsze mam tam jakiś zapas. Na przykład teraz rzucam odcinki z Gothica 2 i one, kiedy je wrzucam, to one mają pół roku. Więc zawsze jakiś tam zapas tych odcinków, coś tam jest. Zawsze na jakieś 10, 20 dni, 30, czasem miesiąc, zawsze tego zapasu jest. No nic, zostaw like, komentarz, suba, dzwonek, wpadnij Twitter, Twitch, Instagram oraz mój drugi kanał vlogowy z Rewindem, znajdują się w opisie. Miłego dnia oraz miłej nocy. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.